witajcie drodzy kochani, pozdrawiam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym omówić kilka kwestii na temat umysłu, jego funkcji w programowaniu naszego życia. Otóż umysł jest wielokrotnie u wielu osób nie bardzo stabilny, jest rozbiegany. Myślimy o wielu rzeczach naraz. To właśnie medytacja służy do tego, żeby po prostu ten umysł doprowadzić do kontroli i wówczas życie nasze biegnie o wiele, wiele lepiej. Nie mamy 100 myśli na sekundę. Dlatego właśnie robię ten film, żeby uświadomić Was, drodzy kochani, że kontrolowany umysł jest przyczyną naszego wyzwolenia z tego świata materialnego i umysł, który jest niekontrolowany, który jest rozbiegany w różnych kierunkach, niestety nie prowadzi nas to do żadnej mety, do żadnego dobrego efektu. Dlatego chciałbym powiedzieć, że medytacja, yoga służy do skoncentrowania naszego umysłu na tych metach, które chcemy po prostu w życiu osiągnąć. Jeżeli ktoś ma rozbiegany umysł, nie może się skoncentrować, ma 100 myśli na sekundę, jest dobrze usiąść w pewnym miejscu i intonować sylabę OM. Ta wibracja tej sylaby OM powoduje, że się harmonizują nasze neurony. Że po prostu te neurony się harmonizują. Jak również możemy zharmonizować nasze DNA. Intonując mantrę OM MANI PADME HUM z drugim M. OM MANI PADME HUM. I wówczas, jeżeli intonujemy mantrę OM MANI PADME HUM, również harmonizujemy umysł i harmonizujemy nasze DNA, czy oczyszczamy nasze DNA. Jeżeli one nie było czyste, może być zanieczyszczone przez naszych rodziców jako spuścizna genetyczna. Wówczas dzięki intonowaniu OM MANI PADME HUM oczyszczamy nasze DNA. Jeżeli chcemy osiągnąć pewne mety w życiu, jeżeli mamy jakiś cel, to umysł, jeżeli koncentrujemy się na tej rzeczy, na zdaniu pewnych egzaminów, na skończeniu pewnej szkoły, na zbudowaniu pewnego centrum jogi, jeżeli mamy pragnienie w umyśle, potem to przeradza się, przechodzi na materię i po prostu się manifestuje w tej materii otaczającej nas. Ktoś ma pragnienie posiadania dobrych przyjaciół, dobrych kolegów, dobrych koleżanek. Wszystko jest w umyśle. Możemy programować nasze życie tak naprawdę naszym umysłem. Takie ono będzie to życie, jeżeli zaprogramujemy sobie, żeby było dobre, no to po prostu będzie dobre. Jeżeli myślimy w sposób negatywny naszym umysłem, no to będziemy przyciągać same złe rzeczy do naszego życia. Dlatego bardzo ważne jest kontrolować umysł, drodzy kochani. Jeżeli myślimy o rzeczach pozytywnych, życzymy innym ludziom dobrych rzeczy, myślimy w sensie pozytywnym, same dobre rzeczy nam będą się przychodzić do naszego życia. Bo to po prostu umysł programuje nasze życie. I to musi się, drodzy kochani, zrozumieć. Jeżeli ktoś myśli, jakaś starsza osoba, tutaj w Hiszpanii jest wiele takich starszych osób, że jestem chora, mam raka, jestem chora, muszę iść do szpitala, muszę iść do doktora, no to tak będzie. To pójdzie do doktora, będzie miała tego raka i w jednym momencie po prostu umrze. To jest wszystko w umyśle, drodzy kochani. Ja to zauważyłem już tutaj od wielu, wielu lat, że osoby, które myślą w sposób negatywny, że mają jakąś chorobę, no to ta choroba tak naprawdę, może nawet nie mają tej choroby, ale dzięki myśleniu ciągłym o tej chorobie, no to po prostu ta choroba się manifestuje. To tak to wszystko wynika i to wszystko tak naprawdę, całe nasze życie zależy od tego, w jakim stanie jest nasz umysł. Jaki stan umysłu posiadamy. Ja chciałbym powiedzieć, że można oczyszczać ciała umysłowe przez odpowiednią dietę, przez odpowiednią medytację, być wegetarianinem, medytować dużo o najwyższej osobie Boga, no to wówczas będziemy wchodzić na wyższe platformy. Bo jeżeli osoba jest wegetarianinem, to dzięki temu po prostu będzie się wzbijać na wyższe platformy. Nie mówię, że każdy ma być wegetarianinem, bo w tym świecie są różne osoby. Ale jeżeli chcecie awansować w medytacji, w kontroli waszego umysłu, w kontrolowaniu umysłu waszego, no to właśnie pomaga być wegetarianinem. Lakto-wegetarianinem czy owok-wegetarianinem to właśnie wszystko bardzo pomaga przy kontroli umysłu.
To był mniej więcej taki malutki wykład. Teraz chciałbym zaproponować Wam, drodzy kochani, aronit. Możecie znaleźć link pod YouTube'em. Odpromiennik naturalny, bardzo zdrowy. Ja z Wami się żegnam i do widzenia.